Vinicius Junior ucieszył kibiców Bayernu, zaliczając dublet. Borussia Dortmund ku zaskoczeniu pokonuje Paris Saint-Germain. Polak odpowiada na spekulacje dotyczące jego odejścia z Barcelony. Pomnik skazanego Daniego Alvesa został rozebrany. Aśka okazała się Andrzejem. Thiago Silva opuszcza Chelsea. Ronaldo Nazario sprzedał swój klub. Barcelona chce się pozbyć swojej niedoszłej gwiazdy. Witam was wszystkich serdecznie po krótkiej przerwie na kanale Szczuba. Wracamy z regularnymi newsami, ale nie tylko. Także subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, a my lecimy z newsami. W miniony poniedziałek w ramach La Liga FC Barcelona podejmowała u siebie Walencję. I w spotkaniu nie brakowało emocji. Po pierwszych 45 minutach Barcelona przegrywała 1-2 po fatalnym błędzie Ter Stegena, który nieudolnie próbował okiwać Hugo Duro, a także po błędzie Ronalda Araujo, który faulował w swoim polu karnym i zmusił sędziego do podyktowania rzutu karnego, który bez problemu został zamieniony na bramkę. Drugą połowę goście musieli zaczynać w dziesiątkę, ponieważ tuż przed przerwą bramkarz klubu z Walencji otrzymał czerwoną kartkę za nieprzepisowe zagranie ręką poza polem karnym. I w drugiej połowie popis umiejętności kibicom Blaugrany dał Robert Lewandowski, który popisał się hat-trickiem, ustalając wynik meczu na 4-2. Najpiękniejszą bramkę zdobył w 93 minucie z rzutu wolnego. Jest to jego pierwszy hat-trick w lidze hiszpańskiej i tym samym również Polak stał się najstarszym piłkarzem La Liga, który zdobył 3 bramki w jednym meczu. Jak już jesteśmy przy temacie Roberta Lewandowskiego, to jeszcze na chwilę przy nim zostańmy. Od jakiegoś czasu media hiszpańskie mocno spekulują na temat przyszłości reprezentanta Polski w barwach Blaugrany. W doniesieniach katalońskich gazet można było przeczytać o potencjalnym transferze polskiego snajpera do Arabii Saudyjskiej lub amerykańskiego MLS. Robert postanowił przerwać milczenie i dać do zrozumienia mediom, że jednak nigdzie się nie wybiera. Dopóki będę czuł się tak dobrze jak teraz i będę zauważał na treningach, że nikt nie jest lepszy ode mnie, chcę dalej grać. Dopiero gdy zdam sobie sprawę, że fizycznie nie jestem już na najwyższym poziomie i odczuwam ból, zacznę o tym myśleć. Ale teraz tak nie jest. W poniedziałek w miejscowości, z której pochodzi Dani Alves, rozebrany został pomnik wzniesiony na jego cześć. Przypomnijmy, że w lutym Alves został skazany w Hiszpanii na 4,5 roku więzienia za gwałt, a w marcu wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 miliona euro. Znajduje się on obecnie na tzw. warunkowym do czasu uprawomocnienia wyroku i nie może opuścić terytorium Hiszpanii. Wracając do pomniku. Wcześniej jego usunięcie zalecała prokuratura stanu Bahia, a przez kolejne tygodnie był on dewastowany, malowany i oklejany wlepkami wzywającymi do jego likwidacji. W Dzień Kobiet 8 marca przed pomnikiem protestowało kilkudziesięciu demonstrantów z transparentami, na których widniały hasła nie dla gwałtu, czy Dani Alves to gwałciciel. W futbolu wydarzyło się już wiele, ale takiego scenariusza nie powstydziłby się nawet reżyser polskiego kina. Joanna Radziwiłłowa, bramkarka żeńskiego klubu Hecz Gdynia, okazała się być Andrzejem. I na tym moglibyśmy zakończyć ten temat, ale w tej historii jest ukryte drugie dno. Andrzej Dobrzyniecki był zamieszany w aferę Ambergold. Wyłudzał on pieniądze od pokrzywdzonych, udając adwokata i przedstawiciela zagranicznej kancelarii. To nie jedyna machloja w jego historii, ponieważ płeć zmieniał już dwukrotnie. W 2006 roku był Joanną, która była radcą prawnym, a w 2013 Andrzejem, który posiadał swoją kancelarię prawną. W 2023 roku wydano za nim list gończy, a zdemaskował go sam prezes Hecz Gdynia. Joanna P. nie chciała żadnych pieniędzy, ponieważ w piłce kobiecej po prostu ich praktycznie nie ma. Pomagała w klubie, trenowała jako trzecia bramkarka, ale zacząłem mieć pewne podejrzenia. Niby mówiła, że jest prawnikiem, ale kiedyś wymknęło się jej, że jest finansistą i prowadzi fundację. Po kolejnych rozmowach uznałem, że to przestaje się trzymać kupy, powiedział Mateusz Bieszkę. Wtedy też powiadomił organy ścigania, a do zatrzymania miało dojść w meczu sparingowym w Tczewie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Ronaldo Nazario postanowił sprzedać swoje udziały w klubie Cruzeiro, którego był większościowym udziałowcem od 2021 roku. Moja misja została zakończona. Moim pomysłem zawsze było odbudowanie Cruzeiro, a kiedy nadejdzie czas, przekazanie go właściwej osobie. Oznajmił mistrz świata z 2002 roku podczas briefingu prasowego zorganizowanego w siedzibie klubu Belo Horizonte. Nowym właścicielem klubu został Pedro Lourenço, znany jako lider jednej z czołowych sieci supermarketów w Brazylii. Według doniesień medialnych odkupił on od Ronaldo 90% akcji za kwotę około 600 milionów reali, których równowartość wynosi około 100 milionów euro. Z końcem czerwca The Blues opuści 39-letni Thiago Silva, który spędził w Londynie ostatnie 4 lata. Najprawdopodobniej wróci on do Brazylii, gdzie ponownie założy trykot Fluminense.
W trakcie jego pobytu na Wyspach udało mu się z Chelsea wywalczyć Ligę Mistrzów, Super Puchar UEFA i klubowe Mistrzostwa Świata. Myślę, że zawsze dawałem z siebie wszystko, ale niestety wszystko ma swój początek i koniec. Nie oznacza to, że jest to definitywny koniec. Mam nadzieję, że drzwi pozostaną otwarte i wrócę tu w niedalekiej przyszłości, choć w innej roli. To mi już nie do opisania, mogę tylko podziękować. Powiedział były reprezentant Brazylii. Według magazynu Sport, Katalończycy nie wiążą przyszłości z Ansu Fatim i chcą go sprzedać do Arabii Saudyjskiej. Jeszcze niedawno wszyscy w Barcelonie mieli wobec 21-latka wielkie oczekiwania, a sami włodarze nałożyli na niego ogromną presję, przypisując mu legendarną dziesiątkę, którą przez wiele lat na plecach nosił Lionel Messi. Niestety rzeczywistość szybko zweryfikowała skrzydłowego z Gwinei i liczne urazy spowodowały ogromną, bo aż ponad 300-dniową przerwę od gry. W powrocie do formy miało mu pomóc wypożyczenie do Brighton, lecz zanotował on tam jedynie 4 trafienia w 25 meczach. Fati chciałby latem wrócić do Katalonii i powalczyć o miejsce w składzie, jednak wedle doniesień Sportu może on nie otrzymać takiej możliwości. Saudyjczycy wyrażają chęć zakupienia Fatiego, chociaż sam Gwinejczyk nie do końca jest zainteresowany takim transferem. Pierwszy półfinał Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a Realem Madryt zakończył się po emocjonującym widowisku wynikiem 2-2. Pełne trybuny Allianz Areny w 24 minucie uciszył Vinicius Junior, który po wywalczeniu piłki przez Krosa umieścił ją w prawy dolny róg bramki. Bawarczycy nie mogli sobie wymarzyć lepszego początku drugiej połowy. W 53 minucie po solowej akcji Sané doprowadził do remisu, a zaledwie 4 minuty później wynik podwyższył Harry Kane po strzale z rzutu karnego. W końcówce meczu bramkę wyrównującą zdobył ponownie Vinicius Junior, również z rzutu karnego, zaliczając dublet na bardzo trudnym terenie. Sam mecz idealnie podsumował trener Bayernu. Real znowu pokazał swoją mentalność. Ta drużyna jest wyjątkowa, trudno ją złamać. Oni wygrali pierwszą połowę, a my drugą. Wychodzi, że remis jest sprawiedliwy. Dalej jest 50-50 w kwestii awansu. Rewanż w Madrycie zaplanowany jest na 8 maja. Wczoraj u siebie Borussia Dortmund podejmowała PSG. Mecz zakończył się skromnym, bo jednobramkowym wynikiem 1-0 dla gospodarzy po bramce Filkruga. Pomimo tego, że Paryżanie zapowiadali się faworytem w tym meczu, to nie zdołali oni powstrzymać Borussii. Drugą połowę meczu klub z Paryża rozpoczął bardzo dobrze, lecz w tym wszystkim brakowało skuteczności. Wynik dwóch meczów w obu meczach półfinałowych dalej pozostaje sprawą otwartą, dlatego prawdopodobnie czeka nas jeszcze wiele emocji w meczach rewanżowych. Wczoraj odbył się również półfinał saudyjskiego Pucharu Króla, w którym zespół Al Nasr pokonało 3-1 Al-Khalei, otrzymując równocześnie przepustkę do finału. Cristiano Ronaldo może pochwalić się świetnym występem w tym meczu, ponieważ zdobył on aż 2 bramki. Pierwszą zdobył po koszmarnym będzie bramkarza rywala, a drugiego gola strzelił po świetnym podaniu kolegi z drużyny. Przyjrzyjmy się jeszcze, jakie mecze na dziś zostały zaplanowane. O 20:30 w ramach Premier League na Stamford Bridge Chelsea zagra z Tottenhamem. O 21:00 odbędą się półfinały Ligi Europy, w których Roma podejmie niezniszczalny Bayer Leverkusen, a Marsylia zmierzy się z Atalantą. Na godzinę 21:00 również są zaplanowane mecze Ligi Konferencji Europy. Aston Villa podejmie Olympiakos, a Fiorentina na własnym boisku stawi czoła belgijskiemu klubu z Brugi. Dzisiaj także za niespełna kilka godzin na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się finał Fortuna Pucharu Polski. Pogoń Szczecin zmierzy się z pierwszą ligową Wisłą Kraków. Dla Protowców jest to szansa na zdobycie pierwszego tytułu Pucharu Polski w historii. Jestem ciekaw, jaki wynik meczu obstawiacie, koniecznie dajcie znać w komentarzu. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić łapeczkę w górę. Dziękuję.